Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Studio Wyborcze, dobry wieczór i zapraszam. Kielska program realizuje. Ja się nazywam Beata Grabarczyk, a razem ze mną jest Darek Ćwiklak z Newsweek Polska. Cześć Darku, dzień dobry. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. A właściwie dobry wieczór. Tak, i jeszcze do tego wszystkiego, słuchajcie, Radek Gruca jest na naszym czacie na żywo, więc mamy dodatkowego dziennikarza. A to też między innymi dlatego, że z Radkiem wiąże się pierwszy temat, który chciałam poruszyć. Wyobraź sobie, że byłam wczoraj na procesie Radka. Państwo pewnie wiedzą, Darek też wie, Radek został pozwany przez policję. No i wczoraj zeznawali dwaj policjanci, między innymi zeznawał były szef warszawskiej policji, żebym nie pomyliła nazwiska, słuchaj, Andrzej Krajewski. On już jest na emeryturze i wczoraj tak właśnie słuchałam sobie tego procesu, tam żadne media na to nie chodzą, no bo to jest taki, nie jest to wielki proces. No i wyobraź sobie, że na takim niewielkim, ale za to znaczącym procesie człowiek może się dowiedzieć od byłego komendanta stołecznej policji, że generał Szymczyk, były komendant główny policji, nakazał policji przekazywanie sobie wszystkich informacji dotyczących spraw w jakiś sposób związanych z dziennikarzami. Wyobrażasz sobie, jakby cię ktoś złapał za przekroczenie tam jakiejś prędkości, a już nie daj Boże, jakbyś był po jakimś głębszym piwie, no to komendant już by wiedział i być może dostałbyś jakąś interesującą propozycję. No pierwsza reakcja, skandal. Prawda? Druga reakcja, no przecież to normalne. To znaczy w tym systemie, z którego mam nadzieję powoli wychodzimy. Tak. To wydaje mi się jak najbardziej, nie powiem na miejscu, bo to jest złe określenie, ale pasujące do tego systemu. Taki troszkę odrobinkę. Znaczy, że na każdego szukamy haka. Tak. Jak potrzebujemy człowieka, żeby głosował, to albo haka, albo marcheweczka, jakaś posada w spółce. Tak jest. No, taki czysty klientelizm albo straszenie. To jest niesamowite po prostu. Znaczy, całe szczęście, że mam nadzieję, że z tego wyjdziemy, że nowi rządzący nie będą próbowali stosować tych metod, nawet jeśli im to do głowy przyjdzie, że się dwa razy zastanowią, ale pouczające i no dobrze, że takie rzeczy wychodzą, znaczy rozumiem, że ten proces był bardzo kameralny. Bardzo, ale przyszedł człowiek. Tutaj, mam szczęście, że tam byłam akurat tak, i to usłyszałam. Ale odcinki Studia Wyborczego akurat jednak parę dziesiąt tysięcy i kilkaset tysięcy czasami osób ogląda, więc szerzymy mam też nadzieję, że no, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na przykład znajdzie gdzieś jakiś, nie wiem, szyfrogram, telegram czy rozkaz wysłany do policjantów i że wiesz, zobaczymy się, to czarno na biało. Ów rozkaz mógł być w postaci, nie wiem, znikającej wiadomości na WhatsAppie. Tak, mógł być. Albo czymś równie ulotnym. Mógł być takim tym sympatycznym atramentem. Albo się pojawić na jakiejś naradzie nienagrywanej na przykład. No wiesz, ale tak? To trafiło chyba do wszystkich policjantów w kraju, jak mniemam, więc to się... No wiesz, no, są czasem jakieś szkolenia, zwołuje się komendant wojewódzki, którzy potem będą przekazywać. Znaczy, wiadomo, że zawsze gdzieś zostanie po tym ślad, ktoś zapamięta, tak jak pan, policjant emerytowany, któremu już, jak rozumiem, nie ma bezpośredniej zależności od tej czy innej władzy. No mogą mu jeszcze emeryturę ewentualnie cofnąć, ale nie sądzę. No to nie, bo to już nie ta władza. No to już nie ta władza, nie. Więc no, zawsze to gdzieś wyjdzie, ale podejrzewam, że gdybym chciał coś takiego robić w takim układzie, to bym raczej starał się jak najmniej śladów zostawić. No i jeszcze, że było, wiesz, zabawnie, znaczy to już jest taki trochę smaczek do tej całej historii, no bo informacja o tej sprawie z policją natychmiast została ujawniona przez berlińskiego łącznika telewizji publicznej, czyli Cezarego Gmyza. No i padło pytanie. Najlepiej poinformowany zagraniczny korespondent o tym, co
się dzieje w kraju. No i właśnie było pytanie do pana byłego komendanta stołecznego o tę sprawę. No co on powiedział, że w ogóle go to nie dziwi, bo że oni byli od razu pewni, że to z ministerstwa poszło do niego. No po prostu, znaczy jednych dziennikarzy się chłoszcze, zbiera się na nich haki, a drugim dziennikarzom się podrzuca to, co mają. Tak, to, co powinno ujawnić. Być ujawnione i to, co jest wygodne. Po prostu... No, wiesz co, mogę tylko westchnąć, bo to... Źle świadczy o części środowiska, jeśli takowe istnieje. Współczuję Radkowi, że coś takiego się wydarzyło. Po prostu w głowie się nie mieści. Jest niebywała historia. Radku, no trzymamy za ciebie kciuki. Zresztą tutaj... Jeśli tutaj można doszukiwać się czegoś pozytywnego, to że z całej tej historii trudnej do Radka no wyjdzie coś takiego, że dowiemy się tych kulis. Tak, jak to wyglądało. I trochę... Nie wiem, czy to... To może być równie dobrze sprawa dla jakiegoś prokuratora, no bo to jednak jest... Tak myślę, że to... To nie jest standardowe działanie, którym się powinna zajmować policja. To znaczy wiesz, no z drugiej strony no, jakby prokurator występuje w tej sprawie wytoczonej Radkowi, ale wczoraj siedział cichutko, to znaczy w ogóle nie był zainteresowany zadawaniem jakichkolwiek pytań. Winds of change. Tak, bardzo to się ciekawie odbywało. Także bardzo proszę. Tu znowu pani Aldona prosi o odrobinę dziennikarstwa ode mnie. Nie wiem, o co pani prosi. Staram się, jak mogę. Ale... Nie no, właśnie to uprawiasz. Przyszłam z newsem, no, tak, z newsem, ale dokładnie. Może się nie znam. Słuchaj, a drugi ciekawy news, to i na naszym czacie bardzo dużo pozdrowień i dużo wsparcia dla Radka. Bardzo się cieszę, że państwo tak Radka wspierają, bo czasem w takich sytuacjach to się bardzo... Nie przydaje. A drugi news, słuchaj, to z kolei usłyszałam dzisiaj w zupełnie też niechcący w radiu Tok FM u Karoliny Lewickiej występował jak co miesiąc Michał Fedorowicz, który jest prezesem Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. I bardzo ciekawe przyniósł badania. I wyobraź sobie, że upadł całkowicie wizerunek Zbigniewa Ziobry w internecie. To znaczy tak, po pierwsze... Szeryfa takiego? Tak. To znaczy po pierwsze jest tak, że jakaś była taka grupa kont związanych z suwerenną Polską, która go wspierała. W ciągu ostatniego tygodnia, słuchaj, te konta właściwie zamilkły. Pieniądze się skończyły? No właśnie też pomyślałam, że mogły się skończyć pieniądze. Jest to coś niezwykłego. Znaczy konta zamilkły, ale zamilkły też w dużej części konta polityków gdzieś Solidarnej Polski. No i mają chyba więcej własnych problemów. Chyba tak. I jak kiedyś no, Ziobro mógł liczyć na duże wsparcie, tak w tej chwili prawie 9 postów na 10 to są posty negatywne wobec Ziobry i suwerennej Polski. Więc nie bardzo to wszystko wygląda. A z drugiej strony... Ale to wiesz co, mam wrażenie, że to chyba było, znaczy ten sentyment taki powszechny był zawsze negatywny i on był trochę równoważony, jak rozumiem, tą płatną klaką, no, klaką pewnie kolegów. Tak, i pewnie tak. Gdzieś te proporcje były... Ale wiesz, tu jest jeszcze jedna zagwozdka drobna, mianowicie jeżeli idzie o konta pisowskie, które mogłyby wesprzeć Ziobrę, no to jedynie 25% z tych kont Ziobrę wspiera. No ale słuchaj, to co mówimy o kontach jakichś anonimowych, czy nawet ktoś pod nazwiskiem, ale afiliowany przy partii PiS. Ja dzisiaj słyszałem w Faktach byłego wiceministra Przydacza, który się dystansował. Tak. Znaczy, że nie, tu trzeba sprawdzić wszystko, nie można tak pochopnie. W zasadzie powiedział, że... Ja z tymi panami to nie chcę mieć nic wspólnego. To jest niesamowite i jeszcze do tego wiesz... Więc widać wyraźnie te podziały, które tam w tej Zjednoczonej Prawicy się z jednej strony widać te podziały w Zjednoczonej Prawicy, ale z drugiej strony widać, że Ziobro strasznie źle to wszystko rozegrał, bo nawet, no powiem to w ten sposób, nie pomaga mu to, że jest chory. To znaczy było tyle różnych informacji, dezinformacji... Wiesz co, nie pomaga mu nawet nie to, że jest chory... No, oczywiście nie życzymy nikomu choroby, życzymy powrotu do zdrowia, choćby dlatego, żeby w spokoju i wygodniej wszystkie odpowiadać potem za tak. Natomiast to wszystko wygląda na trochę takie
nerwowe zarządzanie wizerunkiem, bo przez długi okres mieliśmy tylko takie słowne doniesienia, tak, powtarzanie, ileż to chemioterapii przeszedł pan Ziobro, jak jest chory, prawie że umierający i w ogóle leży na łóżku. Kiedy to przestało odnosić skutek, bo ludzie jakby nie dostali poza tymi zapewnieniami ludzi, którzy nie słyną z prawdomówności, powiedzmy sobie szczerze, nie zasłynęli przez te 8 lat. Więc potrzebowali czegoś innego i wtedy pan Ziobro wrzucił to słynne zdjęcie ze szpitala, które z łóżka. Było dziwne. No oczywiście ono było analizowane na 20 milionów sposobów, co do czego jest podłączone, czy rurka taka, czy owaka. Nie wchodzę w to. Bo się kompletnie na tym nie znam, więc nie jestem specjalistą tego, czy węflon powinien być podłączony do czegoś, czy tak, a nie inaczej. Natomiast to, co się rozegrało w ostatnich dniach, już po tym, to zdjęcie było w zeszłym tygodniu. To bardzo, bardzo niedawno. I to z taką sugestią, że on jest właśnie na ostatnich nogach. Potem pojawiła się nagle informacja, że Ziobro leczy się za granicą. Tak. I to było tego dnia, kiedy było przeszukanie jego domu. I to Patryk Jaki w Polsacie, zdaje się. Przerwał leczenie w kraju i leczy się za granicą. I dosłownie po 19 to powiedział. I dosłownie pół godziny później nagle Ziobro pojawia się pod domem ze swoją żoną. Znaczy, jak rozumiem, przyjechał z tej zagranicy. No tak, gdzie się leczył. Sam mówił, że przyjechał z tej zagranicy. Stał o własnych nogach i wygłaszał konferencję półgodzinną przed własnym domem, więc tu się przestało wszystko to kleić. No i niestety, z punktu widzenia Ziobry, okazuje się, że ludzie po prostu nie wierzą. I owszem, jest chory, bo to widać, że ma zmieniony głos, że wygląda słabiej, tak? Ale sądząc po tym, jak się zachowywał, sądząc po tym, jak potem zrobił tour po mediach i udzielał jeszcze kolejnych konferencji, to chyba nie jest to aż tak tragicznie, jak starał się sugerować na tym zdjęciu. Brakuje tej spójności. Starali się politycy suwerennej Polski opowiadać, tak? Bo oni też twierdzili, że na każdą wzmiankę o Zbigniewie Ziobrze oni wpadali w jakiś szał, że próbujemy zagrzyzać. Tak. Na pewno jest coś na rzeczy, jest jakaś choroba. Tak. Ale widać, że to nie jest aż tak straszne, jak starano się nam sugerować. Więc tutaj jest to pęknięcie tej narracji i z tym, co widzimy teraz. Jak rozumiem, zrobiło się tak gorąco, że musiał się pojawić osobiście. Najwyraźniej. I zacząć wygłaszać te oświadczenia. Albo może sobie przypomniał, że te dokumenty związane z tatą. Znaczy on przed tym domem to w zasadzie elegancko wrzucił swoich kolegów pod autobus, bo powiedział, że on niczego nie nadzorował, niczego nie widział, to tylko moi podwładni. Tak. Oni też niczego nie wiedzą i uważają, że było wszystko lege artis tak jak trzeba. Witon 666 pyta, czy tą konferencją, rozumiem, że właśnie tą konferencją pod domem Ziobro nie strzelił sobie w kolano. No wygląda na to, że tak, bo właśnie opinie w internecie na temat Zbigniewa Ziobry i jego choroby są takie, że nikt mu nie wierzy. Jest bardzo niewielka liczba osób, które mówią o Ja nie chciałbym, wiesz, nie chciałbym przesądzać, czy on jest chory, nie jest chory i tak dalej, bo to my tego nie wiemy. Coś jest na rzeczy, bo to widać, natomiast nie jest aż tak źle, jak starano się nam sugerować i to gra na niekorzyść Zbigniewa Ziobry. Tak jest. Pan Krzysztof napisał, że brakuje tego Glocka za paskiem. No zdaje się, że wygląda na to, że po prostu ten cały mit Ziobry, szeryfa, bardzo szybciutko się skruszył i to jest niesamowite, że tak niewiele wiesz co, bo trzeba. Tam jest ileś takich rzeczy, które źle wypadają teraz. Jak się okazało, przed utratą władzy wszyscy nas przekonywali, że to jest wszystko tak zabetonowane, że tego prokuratora krajowego się w ogóle nie da odwołać. I tutaj wszyscy będą po prostu czekali spokojnie, aż ta władza, zmieni się prezydent, że to jeszcze potrwa chwilę, zanim cokolwiek będzie można zrobić. A to się okazało, że to wszystko jest wykonane z gównobetonu po prostu.
Tak, absolutnie. I wystarczyło trochę podrapać i zobaczyć, że tam nic nie ma za tą osłonką. No to pociągnąć za sznurek i się wszystko rozsypało nagle. No tak, no jedyne co było, no to było zbieranie kasy, tak? Ale okazuje się, że tej kasy też nie zazbierali za dużo, no bo skoro no już nie ma tych kont, które by wspierały Ziobrę, no to wygląda na to, że ta kasa się skończyła. A jednocześnie jak prokuratura niezależna zyskała wgląd w te wszystkie dokumenty, tak. I to, co w tej chwili widzimy, te przeszukania, zatrzymania i areszty, co jest istotne, podkreślam, bo sąd po prostu wydaje na podstawie jakichś dokumentów te decyzje aresztowe. Na razie wydaje areszty wobec urzędników i księdza Satysona. I tak, księdza egzorcysty, ale no mają być wnioski o uchylanie immunitetów kilku polityków, więc... Tak, wczoraj prokurator Korneluk sugerował zdecydowanie liczbę mnogą w tak, tych immunitetach. Tak, immunitety, bo to jeszcze chodzi też o sprawę NCBR-u i tam też mają być dwa immunitety zdjęte. Więc no, robi się wokół niektórych panów gorąco. Prokuratura zajęła się wreszcie tym, czym powinna się zajmować. Znaczy po prostu bada nieprawidłowości, jeżeli takie były. To wszystko było zamrożone przez te 8 lat i wszystkie te rzeczy, znaczy mieliśmy takie poczucie w mediach, bo to głównie media się tym zajmowały, wyświetlały te różne rzeczy. No i mieliśmy takie poczucie, że cokolwiek byśmy nie napisali, czy że, nie wiem, pan prezes oszukał na 50 tysięcy swojego członka rodziny de facto. No tak, powinowatego. No może powinowatego, tak. Nawet nie członka. I wręczył łapówkę jakiemuś księdzu. Który zniknął. Tak, to są nagrania w ogóle i nic. W końcu w wodę. Nic się nie dzieje. No i dzięki NCBR, temu. Villa Plus, no po prostu naprawdę te wszystkie rzeczy aż w ogóle kuły w oczy. No, że to jest na wydrę wszystko robione. Fundusz Sprawiedliwości, nawet już nikt po prostu złożył doniesienie do prokuratury i nic się z tym nie działo. No, było wiele tych zawiadomień ze strony NIK-u, który przebadał przecież dokumenty, więc... Tak. Nie, to gdzieś to sobie leżało. Można było mieć takie poczucie frustracji, że rzeczywiście można sobie pisać o wszystkim, no i co, no musiałabyś złapać kogoś za rękę, że nie wiem, zabił. Ale kogoś. Też myślę, ale że też sądzę, że to by było, wiesz, byłoby, rozmyte. Że ha, to był dobrze. Albo prokurator Żakiewicz rzuciłby tę sprawę do garażu. Tak jest. Pan Bartek i Mała Cholera wysłali nam super naklejki. Bardzo mi się podobają te państwa niki, naprawdę. To jest dobra zabawa. Słuchaj, mam tutaj pytanie od René Mura. No i powiem, że... No dobra, zadam ci to pytanie. No co myślicie o niejakich panach z WP, Szymonie Jadczaku i Patryku Słowiku? Podobno są powiązani z Ziobrą i środowiskiem prawicy. Jego artykuł, znaczy Patryka Słowika o Wrzosek, tylko to potwierdza. Ja się od razu przyznam, ja nie przeczytałam tego artykułu. Więc to może tłumaczy, jaki mam stosunek do tych panów. Wiesz co, ja się nie wgłębiałem, od razu przyznam, że ja się też nie wgłębiałem, bo... No to właśnie. Ale znam tezy. Znaczy, ja mam problem nie z artykułem, bo to jest w porządku. Znaczy, jak opisujemy, to opisujemy wszystkich porówno. Jeżeli coś jest na rzeczy, jest rzeczywiście to, co prokuratura sama przyznała, jest prowadzone postępowanie w tej sprawie wewnętrzne i... I na tym etapie, że tak powiem, jakby się wszystko zatrzymało, to jest okej. Najgorsze, co się dzieje, to jest potem to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Znaczy, w momencie, gdy zaczyna się naparzanka taka plemienna z dziennikarzy, z internautami i tak dalej, to psuje cały efekt. Znaczy, moim zdaniem, dziennikarz jest od tego, żeby dowieść temat. Proszę bardzo, napisałem, posługując się całą swoją wiedzą, jak najbardziej obiektywnie, napisałem wszystko, co wiem, ocencie sobie to sami. Ale kiedy zaczyna się, i to jeszcze na poziomie takim właśnie redakcyjnym, takie obrażanie czytelników i tak dalej, to już jest bardzo słabe. Znaczy to osłabia po prostu wydźwięk tego tekstu, bo tekst się powinien sam obronić. Nie mam problemu z tym, że taki tekst powstał. Mam większy problem z tym, co się dzieje potem. No ja mówię, ja tekstu nie czytałam, tak mniej więcej wiem, o czym jest ten tekst, ale no ja jakiś czas temu zawiodłam się. O, i to będzie dobre, jeżeli mogę sobie pozwolić na dygresję. Bardzo proszę. Ale a propos, bo nawet będzie dotyczyła Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja to dzisiaj rano mówiłem w toku
bo mnie tak natchnęło. Przeczytałem wywiad Jolanty Ojczyk z Business Insidera z Adamem Bodnarem. Tak. Bardzo dobry, polecam. I on daje takie poczucie, znaczy tam minister Bodnar mógł opowiedzieć o tym, co robi i pokazać to jako proces. Znaczy, bo my się skupiamy na czym, że złapaliśmy tutaj, że prokurator Wrzosek, coś tam, skopiowanie na tej kopiarce i w kancelarii prawnej. Okej, okay, to jest jakieś wydarzenie, że coś innego się stało. My łapiemy punkty. Natomiast jak się spojrzy na to, co w tym ministerstwie się dzieje w takim okresie długiego trwania i co się jeszcze będzie działo i co się musi zdarzyć, to jest szalenie pouczające i każe się czasami ugryźć w język, zanim się wyda pochopną opinię, że coś się zdarzyło, a może to nie do końca jest tak bardzo istotne w tym momencie. No wiesz, tylko, że w danym znaczy nie, nie momencie... Znaczy nie mówię o tej sprawie, no nie tak, mówię o tej sprawie, w, tylko w ogóle, wiesz, w generalnie, danym... generalnie skupianie się na tym, że tutaj jakiś sędzia się zabarykadował i w łóżko sobie wstawił do gabinetu, sędzia z Hub, zdaje się, miał taki epizod. Tak, było. Że prokuratorzy się zabarykadowali, nie będą wpuszczać. Wpuścili, tam się nic nie stało. Znaczy skupiamy się na takich rzeczach, a tam się odbywa rzecz rozpisana, to znaczy naprawdę podziwiam, bo to jest rozpisane na takie kolejne akordy, ustawy, uchwały i to wszystko razem ma sens. Znaczy ktoś tam sobie usiadł, pomyślał. Znaczy mówiąc jak krótko, się... pomyślał o tym Bodnar, bo to on był chyba pierwszym i jedynym ministrem, który był tak przygotowany znaczy, do to jest plan. Resortu. To jest plan. Widać, tak, że ktoś to przemyślał, rozpisał to właśnie na konkretne działania i nawet jeżeli one czasami nie będą znajdować finału, bo prezydent będzie wierzgał i zawetował dzisiaj ustawę o pigułce, to tym bardziej będzie wetował ustawy sądowe czy o KRS-ie. Ale jest to jakiś plan na to, żeby no, on zaowocował choćby tym, że już dostaliśmy pieniądze z KPO. Tak. Mamy dostęp do środków unijnych. Tak, że Unia co nie było takie oczywiste, że dostaniemy to w zasadzie na ładne oczy. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe rzeczy państwo na temat sałatki piszą. Są różne, słuchaj, są różne tutaj różne przepisy, różne dodatki, bardzo to jest. Ale już państwo się pokłócili o majonez, czy nie? Nie, właśnie o majonezie jakoś nic nie zauważyłam. Natomiast Elisabeth Bepp pyta, znaczy inaczej, ma teraz zagwozdkę, bo zamknęli mi egzorcystę i kto teraz ze mnie do niedzieli demona wypędzi. Proszę spróbować ten salceson gdzieś sobie położyć, może same wyjdą demony, jeżeli to oczywiście jest demon weganizmu, bo to o to chodziło. Tutaj jest też sporo osób, które mają problem taki, że nie cierpią tych świąt. No, ale proszę sobie pomyśleć, że będzie bardzo piękna pogoda i dzięki tej pogodzie można iść na spacer, ale można w ogóle będzie ja proponuję poopalać. Zupełnie inaczej pomyśleć o tych świętach, bo one w tradycji rozumiem katolickiej no jakoś tam obrosły rytuałami i tak dalej, ale one przecież się wywodzą Od starożytnych, tak, przesilenia wiosennego, z odnowy, światła. Tak trzeba o tym pomyśleć. Czyli od jajka o tym pomyśleć. Pani Małgorzata wysłała nam super naklejkę i pilna uczennica, pan Marek poprosił o coś o prezydencie, to niewątpliwie zaraz coś powiemy o prezydencie i pani Ewa wysłała od nas także super naklejkę. O prezydencie. No ja bym, czy jeżeli mogę, to ja bym chciała, znaczy nie, to ja na koniec zacytuję to, co chcę zacytować. Prezydent dzisiaj nam zawetował pigułkę dzień po, bo mu się nie podoba, że 15-latki mogłyby tę pigułkę kupić. To ja proponuję też panu prezydentowi, żeby on najpierw może kodeks, to chyba kodeks rodzinny, czy karny. Mhm. Kodeks karny zmienił i po prostu zmienił datę przyzwolenia na współżycie, bo 15-latka może urodzić dziecko, może być spokojnie gwałcona przez wujka, przyjaciela, rodziny, przez kogokolwiek, może wychować nawet dziecko z niepełnosprawnościami, ale pigułki dzień po nie może, bo będzie miała burzę hormonalną. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Znaczy nie, rozumiem. Rozumiem, dlaczego prezydent to robi. Bo z wielką atencją przyjął panią z fundacji,
zapomniałem, jak się ta fundacja nazywa, ale generalnie to jest pani, która tam się obraca w tych środowiskach związanych z Ordo Iuris i pani Korzekwa Kaliszuk chyba. I ona przyniosła petycję podpisaną, zdaje się, przez 30 tysięcy osób. 30 tysięcy, żeby przypadkiem tym dzieciom nie dawać pigułki dzień po, bo będą jadły jak dropsy. Oczywiście. Co jest po prostu jakimś kompletnym absurdem. Drugim absurdem jest porównanie tego do energetyków, że energetyki można kupić od 18 lat, a pigułkę dzień po będzie można kupić od 15. A trzeci absurd, i to już taki rażący, po prostu bijący po oczach, to jest to uzasadnienie, które... Znaczy, że ze względu na zdrowie, to znaczy rozumiem, że niechciana ciąża jest dla 15-latki jest okej, a pigułka nie. Znaczy... No, tak, nie wiedziałeś o tym? Ty już wiesz. Znaczy, że nikt w ogóle się nie stuknął w głowę pisząc. Mnie się to też bardzo podoba, że mówią o tym prawnicy. Chociaż lekarze, i to nawet ze Światowej Organizacji Zdrowia, mówią dokładnie co innego, ale u nas prawnik wie lepiej. Taki niedouczony troszkę prawnik, to on wie lepiej. Mnie się zamarzył taki test Łosia trochę dla prezydenta. Podoba mi się ta nazwa. No to słynne, co się Mercedesy takie małe wywracały. Tak. No, tak. To w Szwecji wprowadzono taki sposób badania samochodu, czy jest odpowiednio stabilny przy gwałtownych skrętach. I się okazało, że właśnie jeden z tych małych Mercedesów na początku miał problem, bo był za wysoki, za mały rozstaw kół. No więc taki test Łosia, że gdyby na przykład dostał, to oczywiście jest teoretyzowanie, bo nigdy nie stanie takiej ustawy, ale gdyby dostał taką ustawę zakazującą właśnie, zakazującą właśnie zakupu na przykład Viagry. Tak. Czy innych środków na potencję mężczyzn. Albo na przykład, słuchaj, tych sterydów wszystkich na przykład też. No. Taki, co to nam ci ludzie na siłowni jedzą takie różne dziwne odżywki. Znaczy, też nie wiemy, czy one są zdrowe. Znaczy, to jest kompletny absurd. Nie wiem nawet, jak to komentować, bo to jest tak absurdalne. Zwłaszcza, że za chwilę to rząd ominie tym manewrem z receptą farmaceutyczną. Tak. Tylko to jest dodatkowy upierd po prostu. Wiesz co, to jest upierd, a poza tym Jest dodatkowo... brak gwarancji, bo farmaceuci też mogą się powoływać na klauzulę sumienia. Tak. Jest jeszcze coś. To znaczy, o ile w wielkim mieście dziewczyna pójdzie do którejkolwiek apteki, tak, i być może tam nie będzie wstydziła się, bo to też trzeba przełamać własny wstyd. Nie będzie się wstydziła poprosić o taką receptę. O tyle w małym miasteczku, jak się okaże, że pani farmaceutka jest przyjaciółką mamy na przykład, to ta dziewczyna sobie nie poradzi z tym. Znaczy będzie musiała gdzieś jechać, żeby tej pigułki szukać. I jest jeszcze dodatkowy wątek, może już nawet nie dotyczący 15-latek, ale w ten sposób pan prezydent załatwił wszystkie dorosłe kobiety w Polsce, które by chciały zażyć taką pigułkę. No i no jak zwykle dbamy... Ta pani, która, już nie pamiętam jej nazwiska, która występuje, bo sam prezydent nie zaszczycił nas swoją Nie, pani Paproszka nas zaszczyciła. Zasugerowała, że jakby przyszła taka ustawa, że od 18 lat to będzie okej. Okay. Znaczy, czym się różni, przepraszam, organizm 15-latki od 18-latki? Że... Bo 18-latka ma dowód i to wszystko w organizmie zmienia. Nieprawdopodobne. Znaczy, To jest niesamowite, bo jak w którym roku weszła ta ustawa wprowadzająca obowiązkową receptę? To było jakoś 17, 18? No jakoś tak. I pamiętam, że wtedy jak się zrobiło tak głośno i byliśmy na wakacjach w Chorwacji, też katolicki kraj, żeby nie było, dość konserwatywny. I stwierdziliśmy, sprawdzimy, bo tutaj to można kupić tę tabletkę na pewno bez recepty. I byliśmy naprawdę w jakiejś takiej dziurze, trzy domy na krzyż. I była apteka. Weszliśmy, żaden problem. Znaczy w ogóle wchodzisz, kupujesz, nikt w ogóle nawet nie spojrzy. Nie, no w ogóle to jest jakieś, znaczy to jest też woda na młyn różnych przemytników, kombinatorów, no, którzy będą ściągali te tabletki. Znaczy, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że zakazem jakimkolwiek czy obostrzeniem rzeczywiście uniedostępni, no to się myli, po prostu będzie drożej i pokątnie, no i tylko więc tyle. Jak ja dzisiaj o tej sprawie usłyszałam, to przypomniał mi się, wiesz, taki cytat z Lecha Wałęsy, który swego czasu powiedział, że mamy durnia za prezydenta i takie mam wrażenie, że to się niestety sprawdza. Znaczy, nie tylko przez grzeczność nie będę opanował. Żulczyk nie doszacował, proszę państwa. Chciałam powiedzieć, że... A jeszcze przepraszam, wrócę do tego prezydenta. Tak. Właściwie, dlaczego? Znaczy, to nie jest nakaz
używania tych pigułek. Nie, to jest tylko prawo do zakupu bez recepty. Tak. Przecież samo jak z aborcją, masz takie przekonanie, tak. Jak masz takie przekonanie, że nie, to nie, to po prostu nie kupujesz. No, dokładnie tak. No. Ale znaczy, nie, w ogóle mnie się to w głowie nie mieści. Wywołałeś niestety sprawę majonezu. No. Już się dowiedziałam, że tylko Kętrzyński. Ale musi być jakieś życie na czacie. No. Tak, pani Anna powiedziała, że majonez tylko Kętrzyński. Potem tutaj czytam, że tylko winiary, Wilczy Artus tak pisze. Zgadzam się, ja też uważam, że tylko winiary. A ty, Kielecki, czy winiary? Wiesz co, dusza mówi Kielecki, bo kiedyś kolega w redakcji napisał świetny materiał o tej spółdzielni, która produkuje tak. majonez Kielecki. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, taka od lat 40. tuż po wojnie. Więc dusza mówi Kielecki, ale rzeczywiście do sałatek winiary, tak. Wiem jedno, albo nie będę mówiła, czego nie lubię, bo to też pewnie jakimś ustawom podlega. Trinit wysłała nam super naklejkę, no i właśnie majonez, tylko winiary. Widzę, że tu na razie nie znalazłam żadnego zwolennika majonezu kieleckiego, ale to myślę, że się jeszcze tutaj się pewnie znajdzie. Jest strasznie dużo, kolejny raz zresztą, nie tylko tutaj na tym czacie, ale także na innych widziałam informacji i właściwie wpisów na temat siostry Andrzeja Dudy, która ma być rzekomo jego córką. No to ja mam taką prośbę, proszę państwa, nie mamy na to żadnych dowodów. Nikt do niczego się nie przyznał. Nikt Znaczy, to jest jakaś legenda, tak, jakaś która legenda krąży od momentu, kiedy Duda zaczął startować w wyborach tylko prezydenckich. Tylko, że wiesz co, dopóki by to dotyczyło samego Dudy, to byłoby pół biedy. Ale to dotyczy jego siostry, osoby trzeciej, która nie jest w politykę zaangażowana. I szczerze mówiąc, to na mnie to robi wrażenie po prostu wyjątkowo podłe. To znaczy, proszę państwa, no, dopóki ktoś nie wyjdzie z dokumentami, badaniami DNA, kto, nie wiem, rodzice nie złożą jakiegoś oświadczenia pod przysięgą, no to nie możemy takich rzeczy pisać, bo nie mamy o tym bladego pojęcia i ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób potwierdzić. Więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, niech potwierdzi, ale wtedy dopiero będę komentować. Na razie bardzo bym nie chciała. Pan Krzysztof napisał, cholera, pomyliłem święta i kupiłem karpie. Ja chciałam powiedzieć, przyznam nieważne się jaka do ryba, czegoś. Ważne jaki majonez. Tak jest, ja się przyznam do czegoś, to znaczy u mnie w dużym pokoju tak zwanym wciąż stoi pudło z pompkami. Jeszcze ich nie wyniosłam do piwnicy. I dzisiaj A co z choinką? Choinka jest na tarasie. I tak właśnie myślałam dzisiaj, kurczę, może ja powinnam już te bombki do piwnicy wynieść. One chyba powinny tam spocząć, ale ja się nie spodziewałam, że będzie taka wiosna na Wielkanoc. No sorry. Tutaj pani Anna pozdrawia pana Darka, byłego sąsiada z dawnych lat. Widzisz, pani Anna B., pomyśl o pani Annie B., może ci się przypomni. Bogwoj pyta, dlaczego Paprocka na ulicy ogłosiła decyzję prezydenta, dziennikarze nie mogli być zaproszeni do pałacu, tylko jak do lumpów na chodniku. Myśmy się już chyba przyzwyczaili. Zresztą wiedzą państwo, tego pałacu to nie jest tak łatwo wejść. Tam stoi taka ta bramka. Trzeba przepuścić cały sprzęt przez tą bramkę. Nie daj Boże, człowiek ma jakąś większą biżuterię na sobie. To już piszczy. Potem się trzeba sadzać, trzeba przyjść do którejś tam godziny, najczęściej to jest jakieś pół godziny. A potem pani Paprocka godziny. I tak by wyszła i powiedziała to, co ma do powiedzenia. Dokładnie, a potem pani Paprocka wypowiedziałaby te dwa zdania i tak by sobie poszła, więc to w ogóle szkoda czasu, naprawdę. Już lepiej, żeby już na tej ulicy wygłosiła i miejmy to z głowy. Pan Andrzej przysłał nam super naklejkę i Agnodar, życząc nam miłego weekendu. My oczywiście będziemy państwu życzenia składali jeszcze na koniec programu oczywiście. René Mur pisze, że przecież karpie są niedobre. Karp został nam narzucony za komuny. Nie wolisz innej polskiej ryby, a nie tego śmierdzącego karpia. A propos Wielkiej Nocy. Cóż tu mamy jeszcze? No nie, tutaj już chyba na razie nic takiego nie widzę, co by... Boże, z czego szukam dobrego
z awokado, ale nie wiem czego. Bez cukru. To chyba dżemu z awokado. Tak myślę. Może majonez się zrobi, nie z awokado? No ono jest tłuste, to można majonez właściwie zrobić taki wegański. Można majonez zrobić, można też używać awokado jako masła, ale bez cukru. No, bez cukru, absolutnie. Tak, no tutaj jeszcze państwo, pan Wit na przykład majonez własnego blendowania lubi. Moja mama kiedyś robiła, ale to było w stanie wojennym. Albo air koniak. Z majonezu? Nie, z jajek. A. Ale tam trzeba jeszcze coś dodać, nie? Robienie tego czegoś, co trzeba dodać, jest zakazane. Bella pisze, że też winiary. Słuchajcie, czyżby się okazało, że tu nie ma nikogoś, kto robi kielecki? No cóż, no dobrze. Dużo tu dzisiaj jest naprawdę bardzo wesołych wpisów. Tadeo też lubi tylko winiar. A jest Olka. Jest kielecki? Jest Olka, która pisze tylko kielecki. Brawo. Brawo, wreszcie ktoś. Nie, no musi być jakaś demokracja, no to taka urawniłowka, że wszyscy tylko winiary i winiary. Pani Karolina wysłała nam super naklejkę i pyta mnie, skąd kolczyki? No głupia sprawa, ale to byłaby krypciocha, to ja chyba nie mogę. Tak mi się wydaje. Poza tym to stary model, więc ich już nie ma. Bardzo przepraszam, ja mam taką po prostu przyjaciółkę, która ma sklep z biżuterią i tak czasem od niej dostaję, czasami kupuję, a czasami wypożyczam różne fajne gadżety i to państwu później też prezentuję. Chociaż najbardziej to się lubię, no ja mam po prostu największą przyjemność. Słuchaj, ale jest jeszcze nowy majonez, pomorski. Szczerze mówiąc nie. Ja też nie. Nie widziałem nawet. Pan Grzegorz rzucił ciekawą uwagę, że co do tabletki, to oni nie oponują przeciwko tabletce, ale przeciwko rządzącym. I coś w tym jest. To znaczy, no, cały czas trwa taka walka dwóch wizji Polski, albo tej Polski otwartej. A nie zauważyłem, czy on wysłał tę ustawę do Trybunału w trybie następczym? A nie, no jak zawetował, to nie. Także, ale była już jakaś ustawa, jakaś którą podpisał i nie wysłał. No tak. Właśnie, była ostatnio. Czyli ten zapał w obronie czci dwóch ułaskawionych byłych posłów jakoś mu opadł. No, jest tyle cię. Poza tym, przepraszam. To konsekwencja to nie jest drugie imię. Tak, a poza tym myślę, że ćwiczy rękę do kolejnych ułaskawień. Jest taka opcja. O, ponieważ lista, jak wspomnieliśmy... To trzeba tutaj się naprawdę bardzo mocno przygotować, bo tu lista, zdaje się, będzie ona dość długa. Się wydłuża każdego dnia i... Ale mam wrażenie, że... I to jest ironia losu, bo stan wymiaru sprawiedliwości, jaki pozostawił po sobie Zbigniew Ziobro, gwarantuje to, że te procesy na pewno się nie zakończą przed upływem kadencji Dudy. Tak, chociaż nawet... on się spodziewał, że nawet nie będzie żadnego w ogóle podejścia do tego procesu, że nie będzie w ogóle, prokurator się nawet nie zająknie. Wiesz, stare chińskie przysłowie, uważaj, czego sobie życzysz, jak mówił, że mam nadzieję, że nie będziecie fujarami. No właśnie. No to długo nie musiał czekać, żeby się spełniło, że jednak poważnie tutaj potraktowano rozliczenia. Tak jest. No jest nieźle. Pani Magdalena z Podwiednia, którą znam jako moją słuchaczkę, no i chciałby się zakrzyknąć tu brutę, no tylko kielecki. No Brutus, po prostu wychowany na własnej piersi. No z Wiednia do Kielc trochę bliżej. No tak, to prawda. No Ewi W. pisze, że u mnie tylko i wyłącznie majonez wykonany samodzielnie. To trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia. Pan Tadeusz pisze, że majonez to syf, a pani Marianna tylko ketchup. To sałatki. No to zależy do czego. Spróbujmy. Nie, może tutaj chodzi o frytki, bo są dwie szkoły właśnie, jest ketchupowa, znaczy ale trzy szkoły właściwie. Tak. A ja należę do trzeciej bez niczego. A nie, ja na przykład dwa w jednym, to są cztery szkoły w takim razie, bo można i z ketchupem. Nie znoszę frytek z czymkolwiek mokrym. Wiesz co, przepraszam cię, takie prawdziwe brukselskie frytki z majonezem są doskonałe. Absolutnie doskonałe. To są te, co są takie chrupkie na zewnątrz i miękkie w środku. Tak, bo one są dwa razy zesmażone. No właśnie. Sinister Tornister pisze kielecki, ale za to pani Alicja, kielecki jest paskudny, tylko winiary.
Bardzo mi się podoba. Tutaj ktoś wprowadza babunię Helmansa, ale ja uważam, że Helmans to nie. Nie, sorry, ale to się w ogóle nie jada. Pani Agnieszka... Piszcie pochwali za germanofobię. Pan Jacek, dokładnie tak, majonez kielecki nadaje się do wszystkiego. Tam do zupy mlecznej się nie nadaje. Słuchajcie, ale zauważyliście też, że oprócz tego, że mamy święta pierwszego, znaczy inaczej, że pierwszego, no tak, no pierwszego mamy święta, no i prima aprilis też mamy. To nie wiem, jak to będzie, bo to jest ilany poniedziałek i prima aprilis. Wyobrażasz sobie? Tak, kumulacja dość duża. No właśnie, połączysz się jakoś? Wiesz co, mam nadzieję tylko, że służby sobie zrobią wolne i nie będą sfingować jakiegoś nalotu w ramach dowcipu. Tak, to prawda. Bo, znaczy, nie wiem jak ty, ale ja mam, złapałem się już parę razy na tym, że mam taki przesyt tych bodźców, że tyle się dzieje. Wiesz co, ale właśnie, nawet powiem ci tydzień temu, że zastanawiałam, o czym my zrobimy dzisiaj ten program. No i przyszedł super wtorek. I właściwie wszystko się rozwiązało, a ta prokuratura jeszcze dziś działała, przesłuchiwała. No, no tak, no, jednak ten czas aresztu biegnie, no więc właśnie, to trzeba tak, wykorzystać. No, to są 3 miesiące, to jednak no, jest to tak się czasu. Mówi, ale... I wbrew pozorom mam wrażenie, że jednak dosyć szybko poszło z tym Funduszem Sprawiedliwości, ale być może dlatego, że NIK odwalił tutaj większość roboty. To po pierwsze, a po drugie są te pogłoski, że tam co najmniej jeden urzędnik ubiega się o status świadka koronnego. Znaczy już dwóch podobno, tak. Jest mowa no to o jeszcze dwóch lepiej. W tej chwili, tak, że dwóch zostaje. Więc stanęli do tego wyścigu, kto pierwszy ten krótszą karę albo żadnej. Tak jest. I, no i to, jak rozumiem, to jest też główne źródło jakichś insajderskich informacji, które pozwalają szukać tam, gdzie trzeba szukać, a nie w ciemno i u tych, u których szukać należy. Więc no to będzie, znaczy fascynujące będzie właśnie to, jak prokuratura będzie teraz nadrabiać te 8 ostatnich lat, kiedy różne śledztwa były blokowane albo w ogóle nie wszczynane. Tak. No, bo były w garażu albo ucinane. Znaczy albo garaż, albo umorzenie, tak jak tak. W przypadku śledztwa w sprawie wyborów kopertowych w ciągu godziny. Albo w ogóle udawanie, że sprawy nie ma. No. Znaczy wiesz, no to trudno znaczy, było przypominam, że w sprawie dwóch wież, kiedy wszystko, tak. Nawet nagrania były, tak. Że to w ogóle nie zaistniało główny no nie powiem podejrzany, bo to jest procesowe, ale główna osoba, o której się w tym tekście pisało, nawet nie została przesłuchana. Tak, no ale no jak? No, herszta się nie przysługuje. No, przysłuchuje. No więc właśnie. No tutaj pan Jacek... Ale przepraszam, bo o tych bodźcach mówiłem, a w tym wszystkim na przykład nam umyka to, że przecież w poniedziałek mieliśmy wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Ach, no tak, to prawda. Znaczy, zapomniałam. Dzieje się tyle, że takie rzeczy, które normalnie w normalnej sytuacji byłyby kurczę, jakimś mega wydarzeniem. Ale swoją drogą... Po prostu tak przechodzą sobie tak, bez echa. No. Ale wiesz co, to tak jak była inflacja afer, że tak powiem, zapisu. To znaczy tych afer było tyle, że człowiek nie nadążał rozczytać się w jednej aferze i zbadać się, przeczytać wszystkiego, co na jej temat jest i poszukać... Znaczy, bywały takie dni, że strzelało po dwie, trzy. Redakcje wypuszczały jakieś teksty, które po prostu... Człowiek dostawał czapląsu. Ale wiesz co, tam się przy okazji tego Glapińskiego wydarzyła też rzecz niezwykła, to znaczy konferencja prasowa zarządu NBP. Och tak. To było coś niesamowitego, bo wystąpili właściwie... Głównie politycy byli PiSu, którzy przekonywali, że nie są apolityczni. Że nie, tak, że oni są apolityczni i że bank jest po prostu apolityczny. To jest nieprawdopodobne, że kolega Soboń, który jeszcze niedawno się produkował na komisji śledczej,
I uparcie bronił wszystkiego, co PiS zrobił, co PiS tak, robił, i wyborów tak. kopertowych. A tutaj nagle przebrał się w inny garnitur i jest apolityczny. No to jest komedia Szałamacha, po prostu. Szałamacha, Lipiński. No po prostu... Lipiński był prawą ręką Kaczyńskiego przez całe lata. Ale oczywiście, no. Kto poszedł, on mówi teraz, kto poszedł negocjować z Beger? Ale chociaż on się przyznał, że on przyszedł z polityki. Wow, jaka odwaga. Nigdy by się nie zorientował. Nie, to nieprawdopodobne. Ta konferencja była rzeczywiście, znaczy jeżeli można było bardziej Lipińskiemu zaszkodzić, to właśnie się stało, ale całe szczęście, że ta Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej po prostu odbywa się za zamkniętymi drzwiami, więc nie będzie tych ciągotek, tak. żeby pajacować, tak jak w komisjach śledczych, że to się, mam nadzieję, tak cały czas na to liczę, że ta lista zarzutów po prostu zostanie zredukowana do tych, które rzeczywiście się obronią w razie czego. Przed Trybunałem Stanu, tak, bo tam jest trochę od sasa do lasa, ale jest tam parę rzeczy, które mają szansę się obronić i ja nie wiem, być może nawet przed tym Trybunałem Stanu, nie wiem, prezes Glapiński może zostać za jakiś czas oczyszczony, ale sam fakt, że do tej dyskusji dochodzi i że on nie ma teraz poczucia tego, że jest bezkarny, że może sobie robić tak. No a tu jeszcze ma dodatkową ochronę, bo powiedzmy politycy, no to wiadomo, że tu mają wliczone w ryzyko zawodowe, że mogą być atakowani. No ale w przypadku prezesa NBP, no to jest ten przekonanie, że powinien być niezależny, że niezależność banku oznacza, że nie wolno go politycznie atakować i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak naprawdę chodzi o to, że on się sam wyzbył tej niezależności. Tak. Znaczy, że to od środka zostało rozmontowane. To on nawet nie udawał tego, że jest apolityczny. Kto opowiadał, że Tusk kłamie? Nie, no bo myśmy rozumieli, wiesz, niezależność, że on się będzie opierał, normalnie prezes, nawet jeśli przyszedł, bo tak było rzeczywiście, że przychodzili z polityki ci ludzie. No każdy z nich właściwie. Tak, to, no tak, mamy jeszcze dość krótką historię tych prezesów Banku Centralnego stosunkowo. Ale zawsze było tak, że ci ludzie naprawdę starali się przynajmniej zachować pozory, ale naprawdę robili po prostu tę robotę, do której zostali wynajęci i nie było, no poza wpadką powiedzmy profesora Belki, kiedy go nagrano w rozmowie. No ale to była prywatna rozmowa, ale tak? To było, on nie robił tego. To była prywatna rozmowa, a poza tym to było teoretyzowanie, co by było gdyby. Gdyby. I jak rozumiem w przekonaniu obu panów w słusznej sprawie, żeby się przeciwstawić fali populizmu. Tak? Taki był wydźwięk tej rozmowy. Ale poza tą jedną rzeczą, w zasadzie to wszystko tak się odbywało, jak się powinno odbywać. I nagle mamy człowieka, który po prostu jeździ na narady polityczne do rządzącej partii. No tak. I wykonuje właściwie działania, które służą tej partii, a i do tego sobie wyrzuca billboardy na siedzibę, gdzie pisze, że nie wolno banku i rządu oskarżać o inflację. Bo inaczej się sprzyja Putinowi. No, bo tak, to jeszcze tak, był ten... tak. Coś niesamowitego to było. Więc pod tym względem to, że ten proces wszczęto, znaczy najlepiej widać po tym, jak zareagował Złoty. W ogóle nie zareagował? W ogóle. Znaczy, były wszyscy zapowiedzi mają Trybunału Stanu, to Złoty się podniósł. Był w lepszej kondycji niż przed tą zapowiedzią. Więc to daje do myślenia. Tak. To, oraz brak jakichkolwiek reakcji z zewnątrz, ze świata. Poza jakimiś dwoma krzywymi komentarzami gdzieś w paru gazetach. Że się coś po prostu na zasadzie takiej relacji, że coś takiego się odbywa, bo pan Glapiński trochę poszarżował, to w zasadzie nic, kompletnie. Nie było żadnego apelu ze strony na przykład EBC jeszcze, nie widziałem, nie że było. Co wy robicie. Nie, cisza. Nie. No i ta cisza jest znacząca. Ale to też jest dosyć zabawne, bo nie wiem, czy to Glapiński, czy to zarząd powiedział, no któreś z nich, któreś mam na myśli, to
ciało urzędowe, tak? Że ma poparcie banków europejskich, że to naruszałoby... No ale przecież widzieliśmy, jak to poparcie wygląda. No właśnie, ja przypominam, że... Chyba takiego najbardziej czasu... solidnego to Bank Centralny Węgier udzielił. No, ale jesteśmy zaskoczeni. A cała reszta to była na zasadzie, no bardzo się cieszymy, panie Adamie, że napisał pan ten list, dziękujemy i do widzenia. No to przyprowadzało do tego, a jak pan chce... dochodzić sprawiedliwość, to polecamy instytucje unijne, które pan kwestionuje. No. Kate Bush napisała. O, i napisała, że uwielbia twój głos. Także może jakiś duecik. Wiesz co, jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, to znaczy o tym, że Ziobro przechowywał dokumenty dotyczące sprawy jego ojca u siebie w domu. Bo jak przekonywał wiceminister Wójcik, to zupełnie normalne, że tak, syn przechowuje dokumenty dotyczące sprawy jego ojca. Ja też nie masz żadnych dokumentów, znaczy ja nie miałam żadnej sprawy związanej z ojcem, to inna historia. Właśnie też nie jestem ale w tej tak sytuacji, ale no nie, myślę, no przypomnę, że oni zmieniali przecież prawo tak, żeby po pierwsze... prokurator generalny mógł właściwie zrobić w czasie śledztwa wszystko, co ujawnić, wszystko, co mu się podoba i jak rozumiem mieć dostęp do wszelkich dokumentów, więc to pewnie podpada pod to, no ale tam chyba zdaje się prokurator Parchimowicz tłumaczył, że to nie jest tak hop do przodu i owszem wgląd, ale w miejscach do tego przeznaczonych, a nie w domu. A poza tym też mógł dawać wgląd, i tu chodziło o prezesa, że na legalu mógł też zaglądać do każdej sprawy. Tak. Więc specjalnie zmieniono po to prawo. No ale jeżeli te dokumenty były w domu i to w ogóle u żony, zdaje się, w tym... W tym domu, tak. W tym domu Patrycji Kowalskiej. No więc mamy sytuację w zasadzie trochę taką jak, nie wiem, czy to są dokumenty tajne, nietajne, no nieważne, ale to są jakieś dokumenty... Tajne chyba, znaczy tajne, no tajne ale w tym akta sensie, urzędowe, no, które właśnie, powinny leżeć tam, gdzie powinny leżeć. To nie jest tak, że leżeć, każdy z nas może je przeczytać. Ale momentem. Mamy historię trochę jak z prezydentami USA, którzy też im się zawieruszyło parę dokumentów, tylko akurat tajnych. I tam była normalnie sprawa prokuratorska, która no się zakończyła wyjaśnieniami w przypadku Bidena, w przypadku Trumpa chyba cały czas trwa. Tak. Takim mam wrażenie, bo tam dużo w przypadku Trumpa to tam parę pudełek ładnie leżało. Tak. W toalecie jak siedział, miał tam pudełko i po prostu brał i czytał sobie. Co robić? Strasznie dużo przepisów na różne rzeczy od państwa tutaj jest. Natomiast jest jedno pytanie, które... Gdzie mi to umknęło? O, jest, pan Krzysztof. Bo dzisiaj też się nad tym zastanawiałam, także panie Krzysztofie, wielcy ludzie mówią tak samo. Otóż pan Krzysztof pyta, czekam, kiedy za Antoniego upomni się, znaczy weźmie się prokuratura, kiedy o Antoniego się upomni prokuratura. I to jest ciekawe, bo właściwie... Ja się zastanawiam, czy tam nie jest jurysdykcja prokuratury wojskowej. Wiesz co, też o tym myślałam przez chwilę. Ale też... W sprawie Błaszczaka normalna prokuratura. No to może i w sprawie pana Antoniego, a może i dwie prokuratury, dlaczego mamy wykluczać? Może się... W sprawie Błaszczaka to chodzi, proszę państwa, o ten taki fragmencik, który ukazał się w reklamówce samego Błaszczaka wyborczej i to był fragment naszych planów obronnych. Nieduży, tam były 3 punkty, ale to jest dokument absolutnie ściśle tajny. I tak. On się w żaden sposób nie powinien ukazać. Błaszczak później tłumaczył, to z 2011 roku. No co z tego, skoro te plany się nie zmieniły w 2023. No przecież tych planów nie zmienia się co 3 miesiące, więc, tylko raz na jakiś czas. Nie, to było wyjątkowo skandaliczne i w ogóle bardzo się cieszę, bo w poniedziałkowym felietonie akurat przypomniałem postać pana Błaszczaka, bo akurat... Coś tam wygłosił, już nie pamiętam nawet z jakiego powodu, ale jakoś mi tak podszedł pod pióro. I się strasznie ucieszyłem właśnie, że wszyscy nagle o tym Błaszczaku przypomnieli właśnie o tych planach tych natowskich, które ujawnił i że się weźmie za to prokurator, bo to jest jednak jakiś absolutny skandal. Jeszcze w reklamówce wyborczej. W ogóle to jest niebywałe. Znaczy wiesz co, troszkę naprawdę robi się zastanawiające, jeżeli jeszcze dołożymy... Przepraszam, przypomniałem sobie, dlaczego mi podszedł pod pióro pan Błaszczak,
bo ujawnił się w sprawie krytykowania tych przetargów na produkcję amunicji, tak, które to, tak, nasze firmy sromotnie tam przegrały, bo się po prostu zgłosiły za mało, znaczy nie mają możliwości. A nie mają możliwości, bo ktoś tak rządził przez 8 lat, że się... Wiesz co, ale tak sobie właśnie myślę o takich rzeczach, jak właśnie ujawnienie tego fragmentu naszych planów obronnych w kontekście tego, co ujawniła służba czeska, to też jest swoją drogą fantastyczne. Znaczy Czesi ujawnili, że w Polsce działa rosyjska agentura. Ale też warto zaznaczyć, że ABW też z nim współpracowała. Tak, ale wyszło to od Czechów, ta inicjatywa wyszła od Czechów, więc to jest w ogóle kuriozum, że Czesi nas informują o tym, że mamy szpiegów rosyjskich tutaj i nasze służby średnio się tym zajmują. Bo ten portal, może wyjaśnijmy tak szybko. Tak, Voice of Europe, z flagą unijną w ogóle występującą. No, wydawałoby się, że... I zobacz jakiś... jeszcze ta nazwa Voice of America. No, oczywiście, to tak, wszystkie skojarzenia, tak. Więc był sobie taki portal, on przechodził, już nie jest. Nie jest? Okay, został zamknięty. Przypadkowo zupełnie organizacja, która zarządza czeskimi serwerami, go przyblokowała. Tak, bo to u Czechów serwery oni byli. Ten rząd twierdził, że no nie mogą nic zrobić, bo to organizacja jest niezależna, ale jakoś tak parę godzin później portal zniknął. No, to był taki portalik oczywiście sponsorowany przez Rosjan, szerzący antyunijną propagandę w najrozmaitszy, bardzo cwany czasami sposób, a czasami bardzo głupi. I grupujący, gromadzący wszystkie te środowiska takie antyunijne, wręcz czasami takie prorosyjskie, no, tak. ale raczej nie było tam takiego bardzo, bardzo otwartego stanowiska. Ale tam się na przykład wypowiadał europoseł Dominik Tarczyński, bardzo częstym gościem był. Tak, wypowiadał. A Czesi, znaczy Czesi, no też nasze ABW ujawnione zostało. I on najpierw należał do jakiegoś Holendra, miłośnika Krymu, już pod rosyjską jurysdykcją. Chciał tam jakieś interesy robić z Rosjanami. I gdzieś tam przez jakiś wianuszek powiązań w końcu trafił w 2023, chyba w marcu, trafił w ręce Polaka. Tak. Ale został zarejestrowany w Pradze, tak, w Pradze jako spółka właśnie Voice of Europe i tam sobie działał. Z tym, że formalnie właścicielem był Polak, jak się... Janusz J. zdaje się. Tak. Jakiś podobno były borowiec, ochroniarz z licencją na ochronę ambasad, na przykład wydaną przez MSWiA chyba w 2018 roku, sądząc po numerkach. Także bardzo, bardzo dziwne powiązania, ale strasznie się cieszę, że po pierwsze, że to wyszło, po drugie, że nasze służby wreszcie zaczynają działać w sprawie dezinformacji. A ta dezinformacja wygląda tak, ja sobie sprawdziłem na przykład ich profil na Facebooku, bo on cały czas jest dostępny, nie jest aktualizowany, ale jeszcze jest. I to naprawdę wyglądało tak, że sprzed kilku dni była wrzucona informacja o tym moście w Baltimore, który został rozwalony przez kontenerowiec. I z jakim tytułem był ten wpis wrzucony? Że kapitan być może był Ukraińcem. Tak, chociaż w ogóle nie był. Oczywiście, no bo to jest statek pod singapurską banderą płynący gdzieś z Chile, gdzieś tam. Więc w ogóle gdzie Rzym, a gdzie Krym, ale to były takie wrzutki właśnie, żeby podsycać odpowiednie nastroje i one były raz bardziej cwanie robione, raz mniej, ale to wszystko było, i oni bardzo dobrze podłapywali to wzburzenie ludzi wywołane na przykład wynikające właśnie z Zielonego Ładu, takimi nieprzemyślanymi zapowiedziami ograniczeń, że na przykład, nie wiem, tam od 2035 bodajże roku nie będziemy mogli kupić samochodów spalinowych. Już się okazuje, że to prawdopodobnie będzie przesunięte, bo już jest wyznaczona data rewizji tej daty, bo firmy samochodowe same stwierdziły, że nie będą w stanie wyżyć ze sprzedaży elektryków, bo są za drogie, poza tym wchodzi chińska konkurencja, więc tu będzie jeszcze z tym dużo, dużo zmian i dużo zabawy, ale powszechny odbiór był taki, że zakażą mi od 2035 roku jeździć moim dieslem czy czymkolwiek innym,
a będę musiał jeździć elektrykiem, który, nie wiem, nie dojadę do, nad morze na przykład. Tak, ale to, posłowie PiSu z Lubością tak, to powtarzali. Tak. A to było też podkręcane właśnie przez tę finansowaną, bo dodajmy tam, że oprócz tego, tej własności spółki, to w mieszkaniach, które przeszukano, znaleziono też kasę, a Czesi mają dowody na to, że tam były wypłacane po prostu pieniądze. Tak, znaczy tam były wypłacane pieniądze wręcz na pojedynczych polityków, ale i na całe partie, tak. Na przykład na niemiecką AfD. Tak, która leży na serduszku na przykład, zdaje się, chyba posłowi Legutce, tak, dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. Bo dostał, któremuś tam z europosłów pisowskich bardzo ciepło tam się robi, jak mówiła. Do tego wszystkiego AfD niestety ostatnimi czasy bardzo miała wysokie notowania w Niemczech. Zobaczymy, jak to będzie przy następnych wyborach, ale w tych wyborach lokalnych szczęśliwie wysokie notowania nie przełożyły się na dużą liczbę głosów i nie wygrali tych lokalnych wyborów, które Może to były, jest tak jak u nas trochę z Konfederacją, że gdzieś zbiera przed wyborami, zbierają te głosy sfrustrowanych, a potem jak przychodzi co do czego, to ludzie jednak trochę się drapią w głowę i głosują bardziej rozsądnie. Jednak ta Konfederacja nie miała na przykład w wyborach aż takiego wyniku, jak jeszcze parę tygodni przed wyborami. No więc właśnie, pani Gabriela napisała, że właścicielem tej firmy jest obywatel z The Voice of Europe. Jest obywatel z Warszawy, pan Jacek January, i od nie będę czytała całego nazwiska, no bo po co panu robić reklamę. No i słuchaj, chyba dojechaliśmy do końca tych wydarzeń z ostatniego tygodnia i ostatnich dni, tak myślę. A nie poruszyliśmy nawet ułamka tego, co się rzeczywiście działo. No bo jeszcze było przesłuchanie Wosia przed komisją śledczą, ale to... Ja mam problem z tymi komisjami, bo cały czas mówię, że mam wrażenie, że ci posłowie są nieprzygotowani do tego, żeby... Ale wydaje mi się, że pan Woś może mieć dużo więcej problemów niż to. Pan Woś może mieć dużo więcej problemów, no a komisja z kolei, ta komisja Pegasusowa nie dostała dokumentów od służb między innymi. No może zasadniczy... należało przełożyć przesłuchania po prostu. I właśnie, no, to jest zasadniczy problem, bo państwo sobie przesłuchują tych ludzi jakby ze swojego, znaczy z wywiadów, których udzielili i ze swoich takich podejrzeń, i to trochę do niczego nie prowadzi. No dobrze, proszę państwa, no to życzymy państwu bardzo wesołych świąt wszystkim tym, którzy obchodzą święta, bo są też tacy, którzy nie obchodzą, ich nie lubią. Tym życzymy po prostu dobrej pogody i pogody ducha. I żeby państwu sałatka smakowała niezależnie od tego, z jakim majonezem. Tak jest, sałatka jest obowiązkowa, sorry. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Bardzo dziękuję Julii Sekielskiej za zrealizowanie programu, Darkowi Ćwiklakowi, że w Wielki Piątek tuż przed świętami zdołał do nas przyjechać. Myślę, Wielka że też twojej żonie też musimy podziękować, że cię wypuściła. Beata Grabarczyk, ja się żegnam z państwem na tydzień, ale proszę nas w przyszłym tygodniu także oglądać, bo studia wyborcze będą i będziemy rozmawiali z różnymi ciekawymi ludźmi. Do zobaczenia. Dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.